kobierców, właścicieli, to mają mieszkańcy, którzy siebie nawzajem znają. Ale jeżeli widzi Pan jakieś formy na rozwiązanie tego, tak aby uruchomić tutaj z naszej strony pomoc, to proszę śmiało. Ja nie mówię, że akurat w tej chwili, no, oczywiście proszę, tak, nie mówię akurat w tej chwili, natomiast proszę się nie wahać, korzystać z naszej pomocy. Tylko jak jeszcze raz zaznaczam, tylko w granicach wyznaczonych prawem możemy się poruszać. Bardzo proszę. Ja myślę, że akurat ta droga postępowania, o której pan przewodniczący w tej chwili mówi, już jest nieaktualna. W tym temacie toczyło się bodajże ponad 4-letnie postępowanie sądowe o ustanowienie drogi koniecznej. Postępowanie to pochłonęło z budżetu państwa niepotrzebnie kilkanaście tysięcy złotych. To postępowanie około 2 lat temu zostało umorzone. Ja w międzyczasie spotykałem się z panem przewodniczącym, z panem Szutkowskim. Prosiłem też troszeczkę później pana Pyziaka o pomoc i sugerowałem ze swojej strony rozwiązania administracyjne, które dopuszcza konstytucja. Chodziło o wywłaszczenie na cele społeczne. Przyznaliście mi państwo rację. Wiem, że w tej chwili jest to na etapie rozpatrywania przez radcę prawnego w Urzędzie Miasta. Te sugestie zostały zgłoszone prezydentowi. Żeby rozwinąć temat, około miesiąca temu zapisałem się na rozmowę do pana prezydenta Głowskiego. No niestety do dzisiaj nie ma żadnej reakcji. Myślę, że drogą postępowania poprzedniego, sądowego, wyznaczenia drogi koniecznej, nie dojdziemy tutaj do porozumienia. Pozostają tylko rozwiązania siłowe, czyli administracyjne na bazie konstytucji. To jest moja sugestia. I radca prawny mi po pewnym czasie przyznał, że jest to możliwe. Tak to w tej chwili wygląda. Dziękuję bardzo. Idąc jeszcze dalej, rozmawiałem z wieloma z właścicieli. Te osoby oczekują od państwa właśnie tego rodzaju działań. Tak to wygląda. Żebyście państwo to rozstrzygnęli drogą postępowania administracyjnego. Bardzo proszę, tutaj zgłasza się pan przewodniczący Lucjan Szutkowski. Szanowni Państwo, mi się wydaje, że czasem błędy administracyjne też się mszczą po latach i to jest taki przykład, że w oparciu o istniejące wówczas prawo podzielono, powiedzmy, nieruchomości na kilka wspólnot, przy czym jedna z nich została odcięta niejako, prawda, od kontaktu ze światem, ponieważ uznano, że ma kontakt komunikacyjny z Placem Zwycięstwa, a tam takiej fizycznej możliwości nie ma. I w chwili obecnej wspólnoty się pogrodziły, nie mają wspólnych interesów, trudno jest się między nimi porozumieć, a jeszcze na dokładkę, ustawa o własności lokali, która dotyczy wspólnot mieszkaniowych, no, wymaga zgody wszystkich właścicieli. Zanim się uzyska te zgody, to zmieniają się stosunki prawne pośród właścicieli w budynku. To ktoś się wyprowadzi, ktoś umrze, a z kolei prawo spadkowe, trwa to czasem miesiącami, latami, a bywa tak, że członkowie rodziny nie są zainteresowani. Po prostu to prawo nie przystaje do rozwiązywania takich problemów. Ja też bym się skłaniał w takim kierunku, jak pan zasugerował, że tu tylko w trybie specustawy o wywłaszczeniu, powiedzmy, na cele społeczne. Nie wiem, czy pan prezydent również dojdzie do takiego wniosku, ale prawdą jest to, że teren ten jest wstydliwy dla naszego miasta, jako że jest w samym centrum i tu w pełni się z panem zgadzam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan prezydent Krzysztof Szewc. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, pozwolę sobie troszeczkę historii. Parę lat temu odbyły się chyba 3 albo 4 spotkania ze wspólnotami w Urzędzie Miasta i niestety wspólnoty nie potrafiły się porozumieć. Nie potrafiły się absolutnie porozumieć co do tego, w jaki sposób zagospodarować i zapewnić dostęp blokowi, który prawdopodobnie pan reprezentuje. Prosiłem również pana, jednego z radców prawnych, o rozmowy z poszczególnymi wspólnotami. Niestety te wspólnoty nie przyniosły żadnego rezultatu. Wczoraj na piśmie otrzymałem od niego w tym zakresie informację. W związku z tym po przeanalizowaniu jego stanowiska zostanie podjęta decyzja, co robić dalej.
Natomiast, jak Państwo doskonale wiecie, każde rozwiązania siłowe wywołują pewien sprzeciw. Ja nie mówię, że ich nie będzie można, czy nie należy przeprowadzić. Jeżeli nie będzie innego rozwiązania, to prawdopodobnie do takiego wniosku dojdziemy. Natomiast podkreślam, zawsze uważam, że lepiej by było, gdyby wszyscy ci, którzy w tym rejonie mieszkają, zechcieli się porozumieć. Na drodze dobrowolnej jest możliwość załatwienia dostępu do drogi publicznej tego bloku, który jest, o ile ja sobie dobrze kojarzę, przy Placu Powstańców. Ale Placu Zwycięstwa, przepraszam bardzo. Natomiast tak jak mówię, w ostatnich dniach, chyba wczoraj lub przedwczoraj, otrzymałem stosowną informację od radcy prawnego. Zapoznam się dokładnie i podejmiemy decyzję, co dalej. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan prezes chciałby udzielić odpowiedzi na któryś z tych pytań, które padły, czy czeka na interpelację, tudzież zapytania panów radnych? Bardzo proszę. Ależ oczywiście, że mogę udzielić odpowiedzi, przynajmniej w niektórym zakresie. Pani radna sztaba, dojazd taksówek bezpośrednio pod... No z pociągiem to przesadzajmy jednak. Bezpośrednio w miejsce, w którym można spokojnie wysiąść i przesiąść się do pociągu. Sprawdzę, mogę powiedzieć wstępnie, to jest coś, co się wydaje, że jest racjonalne w tym momencie. Proszę wybaczyć, nie wiem, co jest z zegarem w tunelu, na tunelu. Trudno mi powiedzieć. Renowacja brzegów, to było marzenie chyba nas wszystkich, aby to zrealizować. Natomiast proszę pamiętać, że to są koszty kilkunastu milionów złotych i na pewno z budżetu miasta, o ile nie będzie stosownych środków, tego nie zrealizujemy. Są pilniejsze jednak potrzeby. Zawsze trzeba wybierać między tym, co jest możliwe, a tym, na co są pieniądze również. Pięknie. Dziękuję pani radnej za ocenę tego, co działo się w weekend poprzedni, o ile dobrze pamiętam. Bardzo, bardzo dziękuję. Przy czym powiem, że organizatorem tego był nie tylko ERCEK, ale również Mosir i Philips razem. Także wszystkie jednostki razem, które te trzy przygotowywały, połączyły swoje siły. I no, o Urzędzie Miasta nie wspominam, bo to jest chyba oczywiste. Ulica Andersa, pan radny Gawroński. Deratyzacja jest w tej chwili prowadzona, ale jeżeli tam dzieją się jakieś nadzwyczajne rzeczy, no zobaczymy, co to tam jest, bo nie mam, naprawdę do mnie taki sygnał żaden nie dotarł. Natomiast deratyzacja jest w chwili obecnej prowadzona. No nie, humorystycznie chciałem coś powiedzieć, ale lepiej nie. I to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są dalsze zgłoszenia? Nie widzę. Proszę Państwa, nie ma, tak? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w takim razie w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 24. sesji Rady Miasta Piłu. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.